Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrok, zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nim się polska Assassin's Creed Valhalla. W poprzednim odcinku opuściliśmy Asgard, okazało się, że możemy wrócić tam, tylko potrzebujemy oczywiście roślin, które rosną w Centie. Tam na razie się nie udamy, bo mamy o 90 poziom, a tam jest potrzebny 130 mniej więcej. Więc widzimy się w wschodniej Anglii, ostatnio udało mi się tutaj dotrzeć, jak i oczywiście odkryć dość sporo terenów, w których mamy naprawdę bardzo dużo tajemnic i chyba najwięcej z całych tych regionów. Tak, jestem w stanie powiedzieć, że to jest chyba najwięcej tajemnic do zdobycia, więc trochę będziemy mieli tutaj roboty, ale jak tutaj się znajdziemy, to mamy niby zadanie poboczne, tuż obok zadania Królotwórcy, w którym to mamy spotkać się chyba z królem, a nie, król wschodniej Anglii umarł, więc niech żyje nowy król. Pomóż Finorowi, znużonemu normańskiemu namiestnikowi z Northwick, osadzić na tronie wschodniej Anglii Ostwalda. Ostwald. Skądś kojarzy to imię? Czy on przypadkiem nie był w Wikingach? Chyba nie, tak mi się coś wydaje, ale nie jestem pewny jeszcze. Tych tajemnic mamy dość sporo, niektóre pewnie będą jeszcze tutaj ukryte, a niektóre pewnie będziemy mogli zdobyć dopiero po ukończeniu niektórych zadań, tak mi się coś wydaje. Na tym obszarze mam akurat jedną tajemnicę do zrobienia, a pozostałej nie widzę, więc to jest też dość dziwna sprawa. Więc na razie udajmy się właśnie do, nie wiem, karczmy. Czekaj, nie, to jest główna sala. Ciekawe, czy moglibyśmy to spalić i wtedy co by się stało. Myślę, że nie mam do tego pojęcia, ale skarbik tutaj mamy. I list? Co my tutaj mamy? Okej. Okay. W każdym strzał pokoju naprawdę wyjmowałem? Show me those arrows. These are just arrows, plain and simple. Także właśnie ciekawy mnie tutaj ten list. U góry to jest, okej. Chyba u góry. O kurde, i tutaj mam problem, jak się tam dostać. O! O co tutaj chodzi? Co to ma być? Jakaś ballada? Zdobyto stronę sagi. Artefakt to był? Okej, okay. Mi tam pasuje jak najbardziej. Trochę srebra? No w porządku, może być chyba. O, od razu kasynka, no dobra. Tylko głupio, że powyjmowałem chyba te strzały, bo powinny tam raczej być, ale przydadzą mi się. Bardziej niż temu, nie wiem, trupowi. Co? Reluctant, for I have found the man already. I'm only waiting on him to get married. Which man? You know, stranger, you interrupted a beautiful dream. I was sailing through Helheim, drifting on a ship of fire. Dreams of death often run ahead of the real thing. Oh, wouldn't that be a burden off my shoulders? What business have you with a backwater king, anyway? Danes from here attacked my clan. I want to know why, and how to make sure it never happens again. Ah, that would be Ruid's clan. They killed the last man I put here, Adelstan. I suspect they'll do the same to our next monarch. A Dane who can't keep the Danes in line. Not much of a steward, are you? If I knew how, I'd have rid our lands of them long ago. Ruid's clan plagues us all. Dane and Saxon alike. You are the sorriest soldier I've met in this country. Kick your king in the ass and fight back. He needs more than a kicking. He's got nothing he should have to win this fight.
no courage, no army, no charisma. If he wants to live longer than a season, he'll need the backing of his bride's family, which he hasn't. They loathe the maggot. Who is he, your King Maggot? Oswald of Elmenham. He was King Edmund's counsel before the invasions. And like it or not, he's the last Saxon noble with any sway. Why not crown a Dane instead? Halfdan Jarl made it clear. He wants a Saxon king married to a Dane, for a greater show of unity. But Oswald's not the sort of man you'd chase into battle with a grin. He's soft, and the settled Danes don't trust him. Where is he now? I'll get the measure of him, see what I can do. You just missed him. He's headed for Elmenham just now, pleading once again for peace. If you go by the north gates and along the road, you may catch him. Rozpoczęto wątek wschodni Anglii. Opowieść o Tanie Oswalda. Halt, stranger! Show me those arrows. No co to za dzida? Ciągle do mnie mówi. Zobaczmy, o co chodzi. Why are you so passionate about these arrows? When Father James blessed the late King Edmund, he blessed that holy throne and all upon it. The blessing did not take. That depends on your opinion of King Edmund. I wonder. I have studied those arrows, but never dared touch them. But since you plucked them anyway, would you sell them to me? I'm willing to sell, but the King Edmund arrows might be mixed up with my own. I've the eye of an archivist, able to sort new from old. The kingdom's history shall be restored. Just sell them all to me. These arrows are the very same that pierced King Edmund. I must study these holy relics. Thank you. To było zadanie naprawdę? To była ta tajemnica? Dziwna sprawa. To zadanie jest tam, bardzo blisko. 1200, kolejny poziom w górę? Kurde, ale się pniemy. Tutaj adrenalina by się przydała, więc dobra, raz, dwa. Kurde, jeszcze nam trochę brakuje, ale w pożądalu. Tutaj mamy kolejne zadanie. Ja tam tą babę chciałem tak szczerze olać, ale uznałem, że ciekawym jest w sumie trochę, co ona nam może powiedzieć. Więc czemu by właśnie tego nie zrobić? Tutaj mamy kolejne normalne zadanie w świecie gry. What a handsome cat. Hello, friend of Freya. What's wrong? Hey, Nali, come back, you sneak! O! Czemu mnie teleportowało? Pewnie, że mamy za nim pies, tak mi się coś wydaje. Jest raczej bardzo możliwe. O tak, mamy za nim pies. Czekaj, czy dam radę. Już się zatrzymał? Ale po co? Got you, little mouse spider. Czemu Eivor ma słabość do kotów? Już tak przecież było z problemami ze szczurami. W początkowej lokacji jakiejś. Wow! Nali hasn't let anyone touch him since old Cutter died. But he sure loves you. Do you want to join my crew, Nali? You would make a fine raider, I think. Every longship needs a brave cat for luck. And for the rats. Looks like I have another raider. Kolejne zadanie ukonane? Przyjaciel Frey. Kurde, fajne są te zadania tutaj w tej Anglii. Gorzej właśnie z rozpiski, którą widziałem, gdy były jakieś tam dialogi, to się dowiedziałem, że niestety są grzyby. Co mnie trochę martwi, bo trochę ich nie lubię, bo tam trzeba trochę pomyśleć. A jednak nie zawsze podpowiedzi są takie jasne, jak mogłoby się wydawać. O, co my tutaj mamy? Atlas tam coś spoczywa! Ostatnio go przecież zabił Floki. O kurde, ale zajebista podpowiedź. O kurde, ale easter egg. To było zajebiste. Czy jednak Fang został pochowany? Czy musieli go znaleźć? Czekaj, czy w takim razie Floki poniósł jakieś konsekwencje, bo dopiero czwarty sezon zaczynam. Tutaj od razu jest znacznik tego kupca, ale na razie tego nie będę robić. Ten kupiec jest oczywiście u nas w krótszej przystani, ale nie chcę się tak na razie tego robić. I do not think the horse can hear you. That horse can't hear anything. So how does he... how did
do it then. The horse always comes when he summons it. Father was a good horse summoner, I'll have you know. And I'll ride in his stead. I, the great summoner Aster, call to you, my noble steed skin faxy. I know you are deaf, but hear me in your soul! A wiem, o co chodzi. Tego konia chyba mam tutaj przyprowadzić. Ja myślałem, że płotkę możemy wezwać, też się to uda. A niech już będzie. Może damy radę go dosiąść? Byłoby dobrze. Easy girl. Oby tak było, proszę. Chyba, że tutaj miałbym nim wjechać, ale to jest... Który teraz to jest, który? Ten? Nie, to jest mój chyba. Tak, to był mój. Dobrze, no to... Kurde, obydwa są mega podobne. Może nie takie same. Your horse is a little unsettled, but safe. I, Aster the Great Summoner, first of a name, thank ye. Next time, summon a bridge. Okej, okay, jednak dał się to zrobić, a już miałem już jakieś pobagowane. Nieposłuszeństwo wierzchowca, chyba tak się ta misja nazywała. Jak już jesteśmy w tej okolicy, może będzie wiódł, kto wie. O nie, ona ukradła tego konia. Ciekawe. Odszukajmy w takim razie Ostwalda i porozmawiajmy z nim. To chyba nie powinno być takie ciężkie, pewnie zaraz będziemy mieli obszar do zlokalizowania. Jeżeli nie od razu tutaj. Czyżby to... Nie, to było raczej powiadomienie, że mogę dalej kierować tą łódką. Tutaj, okej. Okay. Przy okazji zobaczymy, jak się tutaj plasuje region. Aha, czyli tutaj jesteśmy. No to niedaleko mamy kolejne zadanie poboczne. Chyba tak, zadanie poboczne. On był tutaj, albo tutaj. Przepraszam, że nam nie pokazuje, kto jest kim, jeżeli chodzi o tożsamość. Po tej stronie to było według mnie fajnie zrobione. Kruk nam mógł pokazać, to znaczy... Ikaros mógł nam pokazywać wszystko. Ich status, poziom i klasę chyba też. And by whom, I wonder? Please, all of you, be we Dane or Saxon, we all want the same peace, with land to till and home to keep, without fear of Bruid's violence. Till they break the peace with another bleeding raid. Nonsense. Their homes are here now. Same as ours, our futures run together, not apart. So what are these Danes attacking us, eh? What will you do about them? When I'm king... When I am your king, I'll set things right. You will be king when I'm a flying troll. I'm Eivor of the Raven Clan. Are you Oswald? I am. You're not here to kill me, are you? I'm not in the habit of killing kings, but I do like meeting them. I am Oswald, yes, for as long as I can hold out. So what happened here, Oswald? A clan, led by a Dane called Ruaid, attacked this morning. They've been sacking farms and hamlets across East Anglia for some time now, growing more brazen by the day. Do they know this is Halfdan's land? They must. They just don't care. Their chaos has touched my home as well, and I'm here to see that it doesn't happen again. Lately, I've come to learn that you are the hook that all hopes hang upon. As king, you could unite all the Saxons and friendly Danes. A minor weight to bear, isn't it? Who else, if not a king, should bear it? Travel with me, Eivor. We can discuss my tenuous future on the road home. What begs your attention in Elmenham? Wedding preparations. Elmam is on guard as we ready my marriage to the Dane woman Valdis. She's a cousin of Halfdan's. Good.
A well-matched marriage can forge a strong alliance. So what's the holdup? The holdup? I don't yet have permission to marry Valdis. Her brothers don't approve of me. Kurde, oddalałem się od tego zadania pobocznego. No, trochę szkoda. Już możemy je chyba olać. Kurde, fajnie tutaj to wygląda, tylko ta, trochę ta Anglia taka podupadła, bym powiedział. A pozabijane krowy to... Są Normanowie. Zapewniam, że pod G nie mamy zmiany strzały. Ale za to tutaj mam jakieś strzały. Nie potrzebuję tamtej babi, to sprzedałem wszystko. Grzyby na adrenalinę. Przyda się. Thor lends me strength. To będzie naprawdę takie proste? Możliwe. Znacznie więcej tutaj jest, okej. Czemu my go nie wpakujemy? A, wpakowaliśmy go jednak w krzaki. No dobrze. Tutaj widziałem kolejnego. Właśnie jest. O nie. Dobra, ostatni przeciwnicy tutaj zostali. Tylko, że niestety jedną strzał już zmarnowałem. Kurde, tak szczerze, ten łuk jest zajebiście mocny. Oby oddał mi strzałę, byłoby dobrze. Może być. Może bym spuścił się na nich od góry? Szczerze, nie mam pojęcia, który tam patrzył na mnie, ale to było dziwne. My pewnie, że sobie poradzimy. Sędzią przyjmę prewencik. Maliny? Nie, normalne krzaki niestety. Powiem, że to nie było jakieś wybitnie ciężkie, ale szczerze, skradanie się w Valhalla według mnie jest zajebiste. Łukiem w głowę zabijemy praktycznie każdego, bez znaczenia na to, jaki ma poziom. Czyżby strzały? No pewnie, że strzały. Tylko jedna? Trochę obsrany chyba się z tym skałą. I'd be happy to join you. Tell me when and where. Wonderful. Visit us in Elmham whenever you have time. It's worse here than I feared. Uda się na wieczerze tam. I jestem albo ślepy, a tutaj ślepatrzyłem. Że jak od razu będziemy tutaj w tej okolicy, to sobie wykonamy... Ale to by się zadało. Dobra, jak tak patrzę, to to jest chyba to zadanie, tak? Które tutaj miałem zaznaczone. Tak, to jest to. Od razu sobie wykonamy. Raczej dzisiaj nie będziemy startać tego wątku fabularnego dalej. Ale w miarę możliwości wykonamy sobie te zadania, bo grzech byłoby nie skorzystać z darmowego expa. Jakim możliwych surowców, chociaż szczerze wątpię w to, bo raczej nie będzie czegoś takiego. A szkoda, bo by mi się przydało na pewno żelazo. Albo materiały budowlane. Też nie byłyby głupim pomysłem. Chociaż te walki już mam wybudowane, to mógłbym może jakieś inne chatki, piekarza wybudować chyba, bo tam też się dało raczej. Jakieś tam inne rzeczy na wyższy poziom osady. A wilk mnie wypadł, już wziąłem, że przeciwnik. Kolejny wilk. Trzy strzały, może być. Mogło być zawsze gorzej, tylko... Może to będzie pięściarz? Kurde, nie wiem, niech się pokaże znaczek. Drengry to jest. Ciekawe. But father, you are not too ill to stay.
what I am. The Weavers have sent me many portents. I only await a proper death till the family oh, nie. Of honor passes to you. No raz, czemu nie będę marnować tego peta? No nie najwyższe to samobrażenie, jakie mógłbym chyba zadać. A niech już będzie. Przeszukanko i rozmowa z Drengrem. Your catch appears generous. Your nets overflow with silver stock. You are lucky. Good warrior, you carry yourself with the spirit of a Drenger. I am a Drenger too. In fishmonger slacks. Is this your way of hiding? Or protecting those around you? My life has had many chapters. Ragnar Lothbrok himself started as a farmer, you know. He often envied my choice. You rode with the great army of Ragnar. I did. And it was here in England that I saw a land so fertile, you could spit and food would grow. Water steaming with fish. I met a Saxon lady, Athelswick, and we have made a fine life for ourselves. The best clams in all of East Anglia. But now I must show my son the way of the Drenger. How to die with honor. I respect your desire for an honorable death. I want my son to watch. He should have the final word when I pass. He will not see me die on a bed, coughing like a crow. I accept your fight. We will show your boy how Drenger do their bidding. Do you hear this, son? Today you will see the color of the blood that made you. The color of courage and honor above all. Any weapon will do! Czyli w wodzie walczymy? Jak w Odysei? W jednej misji? Chyba tak. Now you see, son. We are Drenger. 160? Oła. Ja się w rękę... Nie mam strzał! Ła? O tak! Wykończenie. O! Zapatrzyłem się. Że przeciwnika na takim poziomie damy radę wywalić w kakao, chciałem powiedzieć. Ła! Powiem, że jeżeli już zrobi combo ten dziadek, to jest przypał. Ło! On też ma takie umiejętności jak my. Już oczywiście mocniejszy, no bo jest przeciwnikiem. Jest jaka spamię tą klawiaturą. Czekaj, czy więcej expa dostanę za taką walkę. Ła! Pół HP? To są żarty już. Tak! I have reached the glory gate. Think of me, my boy. My dear love. Now, you know. Father. I understand. I see the glory you spoke of. Go now to Valhalla and join Ragnar in the war eternal. Your father is a fine warrior. A Drenger to the end. One day I will honor him and make of myself a Drenger. To było kurde smutne. Dobijmy go chociaż. No, w sumie to jest tak samo animacja jak w misji pomszczeniu jakiegoś tam gracza. Dokonano Drengra. Tajemnica odkryta. Bardzo dobrze. Za punkt umiejętności, fajnie. Tutaj mamy niby kolejną. A, zróbmy sobie może jeszcze. Gorzej po drodze
To będzie tak. Dobra. Kurde, nie patrzę, ile ekspa dostałem, a wydaje mi się, że raczej... ile run! Jeszcze dwa prowianty. A to chyba było z tego przeciwnika, tego trenera? Chociaż nie wiem. Bo potem pojawiła mi się maska, sznur, jakieś takie śmieciowe przedmioty. To nie wiem. Strzał oczywiście, nie mam. Czemu ja nie mogę sobie wytwarzać strzał samodzielnie? Tak, tego nie lubię. Ale niby nie mamy drewna i tak dalej, więc raczej nie mogę wytwarzać. A przynajmniej mamy sporo srebra, więc mogę sobie na każdą okazję niby kupować, ale... Muszę dojść do osady, wejść, kupić, sprzedać przedmioty. Trochę tego pieprzenia się niestety jest. Ja powiem, że akurat dość sprytnie. Aktualnie mi ten zastrzeżony? Albo skarb jest. Księga. Na dole. Może spróbuję to zrobić, tylko najpierw wejdziemy na punkt szybkiej podróży. Bo to mi się bardziej przyda. No i niby od razu mamy tam zadanie główne. A dzisiaj i tak tego nie zdążę zrobić. Dobra. To mamy niby. Synchronizacja. No i bardzo dobrze. Tylko, że już ten teren mam odkryty, więc raczej dużo nie zostanie nam nakreślone na mapie, jeżeli chodzi o te wszystkie punkty. Chociaż kto wie. Może coś się odkryje, czego wcześniej nie widziałem. Ale nie wydaje mi się tak szczerze. Synchronizacja ukończono. Nowe interesujące miejsca? Ale jak to? Czyli muszę jednak odkrywać te punkty szybkiej podróży, na to wychodzi, bo inaczej jest przypał. Kurde, to trochę tej roboty jeszcze mam. Ho, co? No niby mogłem tą książkę tutaj zrobić. Kurde, dużo jest tych zadań tutaj. A jak wygląda sprawa tutaj tej książeczki? A może jeszcze bym sobie ulepszył tutaj umiejętności? Tylko, że właśnie nie pamiętam... A, tą... tą adrenalinę chciałem sobie wziąć, więc niech już będzie. 94 poziom, może być. Zejdźmy sobie. Halo? Dobra. Tylko teraz tak, jak mógłbym po tą książkę tam zejść? A już widzę, jest przejście na dole. Jaka ładna, spokojna muzyka się włączyła. Co jest? O! Dobrze, że upadłem. Tutaj możemy chyba zaskoczyć. Pięknie. Zrujnowana wieża. Musimy raczej to właśnie podnieść. Dobrze, że nie muszę tutaj strzału używać. I od razu książkę na samym starcie? Skryty sryf? Dlaczego nie mogę po tym wejść? Dobra, jednak mogę. Mój błąd. Teraz kolejny poziom w górę będzie. Bardzo dobrze. Znowu obszar zastrzeżony, ale mnie ciekawi ten sryf. Czy to jest... To tak jakby... umiejętności bliskich, w sensie w zwarciu? Oby. Właśnie nam brakuje ich trochę. O nie! O, nic to na mnie zadało. Bardzo dobrze. Zdolności. Tak, to jest na blisko, więc bardzo dobrze. A co to jest? To jest jakaś taka szarża może? Aha. Wykorzystaj wytrzymałość, by poruszać się niepostrzeżenie. Kontakt z wrogiem przerywa działanie. Szczerze nie takie złe. A, przepisz i czwórka teraz. Kurde, nie takie głupie to się wydaje być. Teraz większy problem z dotarciem do misji pobocznej. Mamy dalej teren zastrzeżony, więc gry nie mogę zbytnio... O! Adrenalina się przyda. Właśnie widzą mnie. Tutaj mamy trzy zadania przy okazji. Łatwe... W sumie to cztery. Bo jak tam patrzyłem, to jeszcze mamy tak jakby jedno odrobinę dalej. Co my tutaj możemy mieć? To będzie ołtarz chyba. Jeżeli to nie będzie układanie symboli, w sensie na tych skałach, to to może być chyba ołtarz, tak mi się coś wydaje, pod takim dużym drzewem. Więc w takim razie resztę zadań pobocznych zrobimy dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że on się podobał. Do następnego odcinka.